Cześć, witam wszystkich miłośników wędkarstwa, a zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel. Słuchajcie, zaczęła się w końcu długa majówka w tym sezonie 2023. Miało mnie nie być na tej majówce, powiem wam, bo miałem pracować u syna na budowie, ale po prostu muszę odsapnąć, muszę trochę świeżego powietrza zaczerpnąć i powędkować, bo mam już dosyć. Roboty jest ogrom. Także naprawdę jest tam co robić, ale ja już muszę trochę odpocząć, więc powiedziałem synowi, że 2-3 dni odpuszczam, idę sobie nad wodę, bo muszę się zregenerować. No i dzisiaj jestem. Jurek miał być ze mną, ale słuchajcie, jak mu powiedziałem, że jadę, a on się pyta, na ile godzin. Ja mówię, chłopie, ja jestem tak spragniony wędkowania, że jadę na cały dzień. A mówi, na cały dzień to ja nie mogę dzisiaj. A mówi, w sumie tylko 4 godziny bym mógł być. Ja mówię, nie, chłopie, 4 godziny to dla mnie za mało. Ja mówię, mam 2-3 dni wolnego, więc muszę to wykorzystać na maksa, bo później znowu będę pracował i mało czasu spędzam w tym roku nad wodą. Tak to u mnie wygląda, to wędkarstwo. Słuchajcie, no majówka, wiadomo, z czym się kojarzy. Oczywiście ze szczupakiem. No poszukam jakiegoś okonia również, ale głównie nastawiam się na szczupaka, bo no chciałbym coś trafić, nie? Jakby się otworzyło sezon jakimś ładnym szczupakiem, to by było bardzo przyjemne, ale czy się to uda, nie wiem. Więc jak zwykle dwa kijaszki na jednym będą lądować jakieś takie, o, większe przynęty typu guma, wahadłówka, jakiś wobler. No i będę starał się szukać i obławiać, znając tą wodę, na której jestem. Mam tu swoje miejscówki, ale czy coś się wydarzy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Później na koniec, znaczy w połowie, może nie na koniec, pokażę wam. Mam dzisiaj przygotowane w plecaku dwa pudełka z takimi większymi przynętami. Oczywiście małe na okonia również mam, ale mówię, chcę tu poszukać. Albo będzie coś, albo nic nie będzie. No trudno, jak będzie, tak będzie. Dobra, tyle wstępu, a ja zaraz biorę się do wędkowania, bo naprawdę pogoda jest wyśmienita. Ma być przez tę majówkę taka zmienna. I deszcz, i chmury, i słońce, więc pogoda w kratkę, ale dzisiaj jest. Jutro też ma być piękna pogoda. Pojutrze, no niby się już to ma psuć. No ale trudno, jak będzie, tak będzie. Ja będę się starał być nad wodą. I tyle. Jest dobra ryba, wam powiem. Dobra ryba jest. Tylko że ja podbierak mam aż tam. Muszę z nim walczyć. Dobra ryba. Dobra ryba jest. Dobry szczupak. Tyś mi to zaparkował. Idzie. Idzie. Dobra ryba. Spróbujemy go tu zmęczyć. Siedemdziesiątka, to tu będzie albo i lepiej. Chodź tu. Dobra, jest mój, jest mój, jest mój. Fajny grubasek. Fajny grubasek jesteś. Panie, grzeczny jesteś, panie. Ładny grubasek jesteś. Także naprawdę fajny kanibala zażar. No. Zaraz się wyczepimy. Zobaczcie, przed chwileczką wyjąłem piękną mamuśkę
jak widzicie, 84. Piękny jest, ale żeś mi dał frajdy, gościu. Piękny jesteś, zaraz pójdziesz do wody, spokojnie. Zobaczcie, jaki gruby, przepiękny. Proszę, jak odpływa. Bye bye, do następnego razu. Widzimy się za niedługo. Może za niedługo, może za rok, ale albo w ogóle. Ale otwarcie sezonu, także majówka. Myślałem, że w tym roku nie pojadę na majówkę, bo się tak składało, że nie pojadę. Ale udało mi się wybrać i odpłynął w dobrej kondycji. Jestem zadowolony. Tak, trzymać. Słuchajcie, mówiłem wam, że na tą majówkę pokażę wam, co ze sobą dzisiaj zabrałem na te 2-3 dni, które mam, zamierzam spędzić nad wodą. Więc jak widzicie, plecak tutaj u mnie, wiadomo, prowiant też, bo jak się jedzie na cały dzień, picie, jedzenie musi być, jakiś tam baton energetyczny, żeby sił nie brakło na 7-8 godzin. I takie moje pudełko podstawowe, nieduże, widzicie, to jest z małymi gumkami, dwustronne trochę z większymi, ciężarki jakieś, tak, to po do konia. Natomiast, tak jak już mówiłem, na tą grubszą rybę, no to pierwsze moje pudełko, tu są gumy, woblery, wahadłówki, obrotówki, nawet jakieś dżerki są średniej wielkości, gumy. No i w drugim pudełku trochę większe gumy, tak jak widzicie, trochę większe gumy. Tutaj są kanibale, westiny, oczywiście jakiś wobler większy, głęboko schodzący. O, pokażę wam taką okleję. Zobaczcie, przepiękny wobler z grzechotką, 12 cm, schodzi do 3 metrów pod wodę, także naprawdę fajnie się nim łowi. Tak jak mówiłem, kanibala, oczywiście oko nie zabraknie. Foxa gumy jakiś też tu mam. Proszę bardzo, to jest guma Foxa. Także taki większy kaliber, mówię, na tą większą, grubszą rybę, no bo chciałbym taką rybę. No, oczywiście wahadła też jakieś większe. No nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo sami dobrze wiecie, co ze sobą każdy ma zabrać, jak idzie nad wodę. No, bez przesady, może tego jest i za dużo, tak? 3 pudła i jedno z gumkami małymi, 2 z większymi przynętami. Wszystko to waży, trzeba to targać na plecach. Się nie chce, no ale tak to jest. Czasami może czegoś braknąć, a przydałoby się wahadło jakieś większe, tak? Wirówkę średnią czy większą gumę, bo coś tam stuknęło, poczuło, ale się nie wbiło, to trzeba wtedy zmienić, poszukać innej przynęty, żeby podać temu drapieżnikowi, żeby chciał zagryźć. No i tak to wygląda, mówię. 2 podstawowe pudła na tą majówkę, to jeszcze raz wam pokażę, średniej wielkości. O tak. No i jedno pudełeczko z różnymi gumkami, twisterkami i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Piękna pogoda. Idę łowić dalej. Zrobiłem sobie teraz przerwę właśnie, bo zjadłem sobie kanapki, napiłem się kawy, no i trzeba ruszać dalej. A jeszcze mam taką fajną matę od tyłek, żeby sobie usiąść. Składa się to, proszę bardzo. I fajna sprawa też, nie trzeba siedzieć na ziemi. A wiadomo, krzesełka jeszcze nie będę ze sobą targał, bo i tak to już jest ciężkie. No. Słuchajcie, założyłem sobie teraz taką obrotówkę z czerwonym chwaścikiem, bo numer 2, bo po prostu tu jest taka duża łacha,
płytszej wody, tak do 1,5 metra. No i wiadomo, ta woda tutaj jest zdecydowanie cieplejsza jak gdzie indziej, bo jest płytsza. No i próbuję tutaj poszukać jakiegoś drapieżnika, obławiam to tu, zobaczymy, może się uda coś wyjąć. No tutaj gumy raczej nie stosuję, bo jest roślina i to ryje bym musiał bardzo delikatną, ale wolę obrotówką, bo ta obrotówka fajnie idzie nad tymi roślinkami, jeżeli tam coś będzie stało. No to panie, powinno coś zagryć, tylko żeby tam coś chciało być. No szybko zaraz, już jestem na dnie, tak jak mówię, bardzo płytko tu jest, 1,5 metra wody. No i roślina, może ten drapieżnik się tu czaić, ale czy on tu jest, to nie wiem, bo tu zawsze było widać drobnicę przy takim słoneczku, a tutaj tej drobnicy jakoś nie widać, nic tu nie oczkuje. No i może tu nic nie stać, bo z reguły się kieruję taką zasadą, że jak widzę, że jest drobnica, no to tam wtedy zdecydowanie więcej czasu poświęcam, obławiam i gumami, i wahadówkami, i obrotówką, czym się da, szukając właśnie tego drapieżnika. Mam rybkę, ale nieduży taki szczupaczek malutki. Chodź ty, bo ty jesteś taka brzytewka. Maluch się wbił. Chuj, stój, bo cię zaraz wyczepię. Gościu, bo ty jesteś naprawdę nieduży. Ale żeś pachnął. No jak widzicie, taki 42-3 cm. Hopa, woda. Teraz założyłem sobie taką gumę. 10 gram główka. Tu jest dosyć głęboka ta zatoka, więc trzeba coś cięższego, żeby zejść tam na dół. I spróbujemy tutaj. Delikatnie szarpię kijem i pozwolę opadać tej gumie, pozwalam jej opaść na dno. Ona ma takie fajne ruchy, kołyszy się na boki również fajnie w opadzie, jak się ją delikatnie prowadzi. To jest tu też roślina, bo czuję, jak mi złapie, to jest dobrze, tylko żeby jeszcze chciało być, jak żeby jeszcze jakaś chciała być rybka, to by było całkiem fajnie. O, ładnie pracuje ta guma, przepięknie. Ale tu jest głęboko. No na takiej głębokości roślina jest tam. A jest tu gdzieś jakieś 5-6 metrów. Ale tu zawsze była roślina i jak była drobnica, to i drapieżnik był, ale nie widać drobnicy, nie widać nic drobnicy. Nie wiem, gdzie ta drobnica się pochowała, a powinna być. No ale nie ma jej, no niestety nie ma jej. Słuchajcie, kończę tą dzisiejszą wyprawę. Powiem wam, ponad 7 godzin chodzenia, obławiania. Także taki mały maraton, można powiedzieć. Także jestem zadowolony, bo trafiła się fajna rybka. Także naprawdę super. I to mi się podoba. Wspaniały, przepiękny dzień. Czasami ten wiatr dokuczał. No, bo to
dzisiaj z tym wiatrem było różnie, raz mocniej wieje, raz wiał, znaczy się, raz słabiej, no różnie z tym wiatrem było, ale ogólnie pogoda przepiękna, wspaniała, ta majówka, jutro kolejny dzień, słuchajcie, i też zamierzam się wybrać, na ile godzin to jeszcze nie wiem, bo tak jak mówię, dzisiaj postanowiłem, że spędzę cały dzień i to mi się udało i rybka dopisała, także super i fajnie. I jeżeli jutro mi się uda coś złowić, to postaram się Wam to dorzucić do tego filmu, no i będziecie tam widzieli, czy jutrzejszy dzień był lepszy, czy dzisiejszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie jutro w praniu, jak się to mówi, nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do następnego razu. Widzimy się oczywiście nad wodą. Trzymajcie się. Cześć!